Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Zajadamy, Oceniamy, wersja kebab, a tym razem... Drugi odcinek, a tym razem Kebab Center ze Słupska, ulica Piekiełko 15. Dokładnie, także smakujemy, oceniamy. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, Oceniamy. Kebab Center przy ulicy Piekiełko 15 i Mahmoud El Garib chyba to prowadzi. 19 października dzisiaj mamy. Kebab bułka 1 razy 20 zł. Co jest nieprawdą, mamy dwa kebaby w bułce. Każdy po 10 zł, czyli powinno być 2 razy 10 równa się 20. Podatek B, czyli 8%. Złoty 48 podatku za to zapłacili. No i taka sytuacja. Dwie dyszki za dwa kebaby, kebab standard. Na razie widzimy ulotkę. No i co tu mamy napisane? Właściwie nic takiego, no kebab center, ulica Piekiełko 15, numer telefonu, ale chyba na dowóz nie jest. Godziny otwarcia, poniedziałek, czwartek, od 10 do 2 w nocy, bardzo długo. No i piątek, sobota od 10 do 4, czyli prawie że do samego białego rana, szczególnie w lato o 4. Pridak to może chyba potwierdzić, że już wschodzi słońce, już na horyzoncie się pojawia. No i często, dobrze, że ten kebab jest, bo często ja na przykład wracając z jakiejś imprezy, przyciskam je głód i najczęściej trzeba było jeździć do McDonalda, bo nigdzie indziej nie było nic otwarte. A teraz do czwartej tutaj mamy kebab center, także ukłony dla Was za to, że jesteście do czwartej. No i tutaj taki spis jak kupony mniej więcej to wygląda, że oderwiecie i pójdziecie. I to jest spis właśnie dań. Tortilla, pita, mega rolo, kebab bułka, kebab na talerzu z wołowiną, wegetariański rolo, kebab box, sałatka, jakaś baklawa i frytki. Nie wiem co to jest ta baklawa, pewnie Arek by wiedział. To wygląda jak takie paszteciki polskie trochę. No i napoje wiadomo. Tak się to prezentuje. Kebab jest jak zwykle zapakowany w taki śmieszny sposób, że folia jest jakby na górę na jego położona, a od spodu jest takie kolorowe, niebiesko-czerwone logo, znaczy logo, takie tam, wiecie, jakiś tam burger, cebulka, pomidorek. Ale to jest ostry chyba sos, czyli to pomyłka. A, bo oni napisali ky. B. A co tu jest napisane? Aha, bo to jest kurczak napisane. Dobra, pomyłka, to był Pridaka kebab. O kurde. To był Pridaka kebab, a to jest mój. Ale to nic, nie pomyliliśmy się. Mój jest tak samo zapakowany, w takie same coś. I folia jest nałożona na górę, to widać, bo tutaj się zrobiła ciapa trochę z tego, ale to nic. Tutaj zdecydowanie sosu jest więcej niż odcinek temu. Kebab z baraniną, tu już ona wypada, tu zaraz pan kotek się przyczepi do nas. No i tak to wygląda. Dużo mięcha. O, dobry sos. Wygląda jak dżihadysta. No, wygląda jak dżihadysta, nie? Ja już w ogóle kurwa widzę te komentarze wasze. O, gulbroda, to się wysraj. A ja wam powiem, że to jest taki test na postanowienie, bo ja sobie postanowiłem, że do końca roku szkolnego nie ogolę się. No ale zobaczymy, czy w tym wytrwam. Sam jestem ciekaw. Dobra, tutaj pod spodem są warzywa. Już mi coś tu chrzanem zaleciało, nie wiem czemu. Tutaj jest coś jak jarmuż wyglądającego było. Dużo kapusty. Paprykę czuję tutaj. Coś nietypowego, nie? Czyli tak papryka czuć? Chyba wie. No. Bułka jest miękka. Odcinek temu była twarda i z sezamem. O Jezus, ale gumowa. Gumiasta bułka z sezamem. Z takimi wypustkami tutaj. Nie wiem po co te wypustki są takie. Hiperwentylacja kebaba. Zjadaj i do widzenia. Spadło ci. Dobra, nieważne.
Tak czy inaczej, zastanawię się i w podsumowaniu powiem, co z tego wyszło. Panie i panowie, po raz kolejny, słuchajcie, bardzo duży plus dla tego kebaba jest za to, co już Pekuś wspomniał. Właściwie w początku swojej recenzji to fakt, że kebab jest otwarty od piątku do soboty, czyli taka bardzo imprezowa pora do godziny czwartej. Nad ranem można powiedzieć. Jest to chyba jeden z nielicznych w takim razie lokali, który do tak późnej albo tak wczesnej pory jest otwarty w tym Słupsku. Także serdeczne gratulacje i podziękowania z mojej strony i Pekusia strony szczególnie za takie działania. Natomiast słuchajcie, my zaczynamy recenzję kebaba, gdzie dostaliśmy sztućce plastikowe, oczywiście dwa widelczyki, ściereczki, z których nie będziemy korzystali, takie ręczniczki. No dobra, no ale my tutaj mamy kebaba z kurczakiem i z ostrym sosem, który prezentuje się troszkę jak w poprzednim odcinku. Zapach tak troszeczkę jak taki, właśnie zapach tak jak taki lekki ketchup, w sensie chodzi o ostrość, taka delikatna ostrość, troszeczkę takim koncentratem daje. Natomiast wydaje mi się, że może być on taką dosyć bestią potężną, która mnie niestety spali. I po raz kolejny, słuchajcie, jest znowu sytuacja, gdzie bułka jest znowu taka, widzicie, puszysta, gruba. Także no tutaj to jest, widzę, że chyba jakieś podobieństwo do tego poprzedniego kepsona. Natomiast ona jest tutaj w tym przypadku mięciutka. Zobaczcie, mięciutka, jakieś wypustki tutaj ma. Wentylacja, nie Pekuś? Hiperwentylacja. Hiperwentylacja. Natomiast, co mnie interesuje? Smak mięska. Przede wszystkim w kebabie właśnie smak mięska. I pewna rzecz, która jest charakterystyczna do poprzedniego odcinka, to zobaczcie. Co widzicie na samej górze? Samo mięko. A gdzie warzywka i ten, i właściwie no same warzywka, to są na samym dole. Powtórka z rozrywki. Znowu. Dobra, lecimy z tematem. Widzę jakiś koperek chyba tutaj. To jest takie dosłownie delikatnie pikantne, takie, żeby troszeczkę podkreślić smak jakiegoś dania, w tym przypadku do tego kebaba. Kurczak jest taki strasznie mdły, w sensie płaski w smaku. Niby go tutaj czuć, czujesz ty, widzu, że gryziesz mięso, że to jesz, żujesz, ale to jest takie, kurcze, jakby smak odebrać temu mięsu. Takie naprawdę bardzo dziwne, mdłe strasznie. Jakoś coś mówi, że tu jakaś papryka też niby jest, w sensie smakowo, no nie wiem jak to będzie w praktyce. Może nie wydobyłem nawet jej. Trochę przypomina serię poprzedniej, cały ten kebab przypomina poprzedni odcinek, bo zarówno smak tej bułki tutaj, tego sosu, w sensie sam smak, nie ostrość, smak tego kurczaka, te warzywka, to wszystko jest takie strasznie podobne do poprzedniego odcinka. I wydaje mi się, że ocena będzie również podobna. Szału po prostu nie ma. Dobrym faktem jest po prostu tylko to, że ten kebab jest otwarty do tak wczesnej albo może i późnej pory, więc po imprezie jak wracacie, badajcie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Drugie podsumowanie drugiego odcinka Zajadamy, oceniamy kebab w Słupsku, a dokładniej Center z Piekiełko 15. Tak jest. Co tu takiego powiemy w smaku ciekawego, Pekuś? Ciekawe jest to, że papryka jest w składzie warzyw. To w sumie chyba niespotykana rzecz, jeśli chodzi o słupski rynek kebabowy. Tak czy inaczej, sos był troszeczkę lekko słonawy. Było jego więcej zdecydowanie niż w poprzednim odcinku. Druga sprawa jest taka, że mięsko u mnie mięsko było ok. Było miękkie, dość wydajne w smaku. Jednak to, że ta papryka była w tym kebabie, to mi tak jakoś trochę nie odpowiadało. Jakieś te warzywa w ogóle były lekko dziwne, choć zdecydowanie lepsze niż odcinek temu. Natomiast właśnie kwestia kurczaka jest taka, że on jest taki strasznie płaski w smaku, taki mdły, jakby z niego w ogóle wyparował ten cały posmak, ta cała koloryzacja tych smaków. To nie jest to, co powinno być, to trochę lekko jak taki papier. Sos ostry jest taki, że on jest delikatnie pikantny. On jest tylko po to, żeby troszeczkę podkreślić smak tego mięsa szczególnie, bo chyba to jest lepsza kompozycja niż z samymi warzywami. Natomiast co do warzyw, one są dosyć podobne do tego, co mieliśmy tydzień temu, czyli generalnie jest dosyć ok, powiedzmy jako tako. Kebaba Pekusia nie próbowałem ze względów, wiadomo, estetycznych. Każdy ma swój talerz. Tak, i ze swojego talerza jemy. Natomiast słuchajcie, kwestia medialna jest taka, że Facebook jest na 100%, nawet jest tutaj na ulotce pokazane, więc tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Strona internetowa
Nie wiem. Nie wiadomo. No i na lotce też nie ma informacji. I w ogóle dziwna sprawa z tym kebabem. 20 zł jest napisane jako jeden kebab. To chyba rolo jeszcze dodatku, czy nie? Nie, to jest kebab bułka. Ale napisane, że jedna sztuka kebaba. Nie wiem, jaki to jest cel. Może pomyłka, może omijanie podatków. Nie mam bladego pojęcia i w sumie po części w pewnym stopniu mi to trochę lata. Także słuchajcie, podsumowując to wszystko, wystawiając ocenę, to... Jeszcze musimy dodać, że bułka była hiperwentylowana. Bułka hiperwentylowana. I z sezamem. To wiecie, ta bułka stara tylko, się... Tylko, że ona była taka gumowa, kurnia. Moja była gumowa. Znaczy, tak bułka, się wydawało. Bułka no, zła była po prostu. No. Nie była rewelacyjna. No. Jeśli sezam by dodać do tej bułki i miękkość stamtąd z poprzedniego, byłoby fajnie. No słuchaj, bułka z sezamem generalnie w smaku była nawet okej. Grubość podobna to do tego, co było tydzień temu, więc generalnie może być. Natomiast ta ocena tutaj, Pekuś, nie ziewaj, ocena? No, ocena 7. Tak samo, dla mnie to są konkurencyjne kebaby. Właściwie w obu kebabach Turkowie robią, z czego ci w center nas tak jakby poznali. Ty nie rób takich głupich min. Właśnie, nie rób jakichś głupich min, ty czarnuchu. A ode mnie coś, co zapowiadałem pod koniec swojej recenzji, czyli to, że będzie ocena podobna. Jest podobna, bo ja daję 6,5. O, ze względu na... Dasz 7. Nie. Za tego kurczaka naprawdę papierowego w smaku nie ma nawet opcji. Chciałbym, naprawdę szukałem jakichś tutaj pozytywnych cech, które by pozwoliły podskoczyć tej ocenie do 7, ale no niestety rozkładam rączki. Wiesz co, mi się wydaje, że ten kebab stąd jest deko większy niż poprzedni. Tak się wydaje chyba, nie? No. Nawet po tej górze tych wszystkich składników. Tak, tak, po górze, nie? No. Więc tak to generalnie wygląda. No nic. 7 i 6,5 ode mnie, więc... Ocena dla Center Kebab. I w sumie tyle. Teraz Pekuś zaprosi na kolejne odcinki. A my, kochani, zapraszamy na kolejne odcinki. Zajadamy, oceniamy pizza, kebab. Może coś zaplanujemy w późniejszym terminie. Chociaż myśleliśmy różne rzeczy rozmyśleliśmy. Tak czy inaczej, zapraszamy na poprzednie i na kolejne odcinki Zajadamy, Oceniamy. Od nas dowiecie się, gdzie jest lipa, a gdzie jej nie ma. Także serdecznie zapraszamy co niedzielę o 15. Tak jest. Szeryfowie pizzy gorąco pozdrawiam ze Słupska i do zobaczenia za tydzień czasu.